W tym zadaniu należy uzasadnić twierdzenie, że przekątna kwadratu, oznaczmy ją małą literką d, jest długości a pierwiastek kwadratowy z dwóch, gdy bok kwadratu ma długość równą a. Tutaj, żeby uzasadnić takie twierdzenie, możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa wygląda tak. a kwadrat, dodać b kwadrat, to się równa C kwadrat. Widzimy na rysunku, że długości przy prostokątnych, w trójkącie prostokątnym, załóżmy w tym tutaj, są identyczne. To oznacza, że twierdzenie Pitagorasa przyjmie taką postać. A kwadrat, dodać A kwadrat, a przeciwprostokątna ma długość równą D, więc tutaj wpiszemy D kwadrat. No i teraz zredukujmy wyrazy podobne po lewej stronie. Prawą stronę przepiszemy bez zmian. Następnie chcemy wyliczyć d, bo chcemy uzasadnić, że d jest równe a pierwiastek z dwóch, więc musimy spierwiastkować obustronnie to równanie. Wówczas tutaj otrzymamy pierwiastek kwadratowy z dwóch razy pierwiastek kwadratowy z a kwadrat i tutaj mamy pierwiastek kwadratowy z d kwadrat. Pierwiastek kwadratowy z dwóch zostawiam. Pierwiastek kwadratowy z a kwadrat zamieniam na wartość bezwzględną z a. O tym pamiętajmy, że dowolne wyrażenie podniesione do kwadratu i schowane pod pierwiastkiem daje nam wartość bezwzględną, i tutaj identyczna sytuacja. I teraz ostatnia rzecz. Pamiętajmy o tym, że jeżeli pod wartością bezwzględną mamy liczby dodatnie, to wartość bezwzględną możemy opuścić bez zmiany znaku. A mamy na pewno liczbę dodatnie, ponieważ a i d oznaczają długości odcinków. Długości odcinków są liczbami dodatnimi, więc zapiszę pierwiastek z dwóch razy a to się równa d, stąd d to się równa a pierwiastek z dwóch. Co kończy dowód.